trzech kolejnych bohaterów naszej gali. Witam serdecznie Marcina Najmana. Witam serdecznie. Lizaka. Siemaneczko. A także Adriana Ciosa. Siema. Powinieneś powiedzieć dwóch bohaterów i jednego antybohatera. To by było bardziej precyzyjnie, ale... Okay. Bohaterów. Ale o kogo chodzi? No przestań się. Niestety, tak jak wiecie, poprzedni roast się nie odbył. Miał się tam znaleźć Jacek Murański, Wielki Bu, Paweł Jóźwiak oraz Bestia. Niestety, Jacek Murański został zatrzymany przez rolników, a ja obiecałem, że ten program odbędzie się dzisiaj. Dzisiaj niestety muszę poinformować, że z przyczyn, to jest oświadczenie federacji, z przyczyn niezależnych od federacji do tego programu nie dojdzie. Dlaczego? Ja nie wiem. Ale się domyślam. Dlaczego ochrona tak bardzo musi was pilnować, kiedy jesteście na backstage'u? Kogo pilnować? No, na ochronce pilnować. Jest. No, frajer na ochronce. Następny. Adrian, przecież musiałeś być tutaj przeprowadzony wcześniej specjalnie, żeby Marcin Najman mógł w ogóle się pomalować. No co ty mówisz? No nie chodzi, że ty akurat, ale po prostu jesteście rozdzielani przez ochronę. Jak rozdzielani? Nie wiem, absolutnie. Ochrona frajera ja tam... prowadza na ochronę. No i tyle, no o czym dobrze, Marcin, gdzie dyskutować? Definiuj słowo frajer. Następny. Posłuchałeś swojego podnóżka, powiedział coś takiego i ty łazisz i powtarzasz. Wy takie dwie papugi, kurde, jesteście nakręcające się. Jakiego podnóżka? Marcinek i piesek. Marcinek i piesek jego. Piesek powiedział, Marcinek szczeknął tak samo. Jaki podnóżek? O kim ty mówisz? O twoim podnóżku, Pawełku, Jóźwiaczku, pieseczku kochanym. Nie przypominam sobie, żeby Paweł był jakiś podnóżkiem. Ale ty, Marcin, dużo rzeczy sobie nie przypominasz. Był to człowiek, który z tego co pamiętam ty... jakąś walkę ci chyba zorganizował, nie? To się tam nie musisz wpadać, bo to nie są już twoje sprawy. Ale to nie ty będziesz decydował, co ja się będę wpadalał. Ale ja z tobą... Cymbale. Ja z tobą ty możesz jedyne co, to może stąd przegrałeś, to przegrałeś co... dwie waleczki. Z kim? Ale z kim? Z kim? Ze mną. K***a, no nie rozśmieszaj mnie, ty d***ilu. Już ci ludzie wyjaśnili. Tam o jednym werdykcie się dopiero dowiedział w karetce, jak go na bombach wieźli do szpitala, a z drugim werdyktem to ci publiczność już ci powiedziała wszystko na ten temat. Ojej, miałeś wypierdalać, no tylko wyszedł, tyle. No. Wyszedł pierwsza walka, okej. Okay. Sytuacja była taka, że na nią mógł nie mieć wpływu. Nie mogłem mieć ja, nie mogłeś być ty, nie mogłeś mieć ty, ale w drugiej walce... Jak to ja nie mogłem mieć wpływu? Ale przecież to ja cię napierdalałem, jak nie mogłeś tylko wpływu? Jakbym chciał cię przestać napierdalać, to bym przestał. Ja ci powiem jedną rzecz. Jak nie mają wpływu jeżeli na to? Nie, jeżeli ja na to nie mam wpływu. Jeżeli no, nie potrafisz, mać, no, jeżeli no, nie potrafisz takiego, bić, to bierz Pawełka. Leje z tym baba powie, a on się tłumaczy, że ty nie miałeś na to wpływu. Ale to jest, ale ty kogo wy tutaj w ogóle... Ale czy wy możecie jakichś normalnych, jakichś takich, no w miarę takich... Marcinku, coś rozumują, rozumieją. Kochany mój, cudowny. O to chodziło w tych programach, że tutaj jest wiele wspólnej historii, ale nikt nie ma. Nie ma wspólnej historii, są dwa wpierdole, które dostał i to jest cała historia. Marcinku. Ale ty za każdym razem mówisz, że każdemu wpierdoliłeś, jak na razie na trzech galach przegrałeś cztery razy. Wytłumacz, jak to jest możliwe. Nie, no... No właśnie, no i widzisz, no... Ale o czym ty mówisz? W drugiej walce, to już nie jedna osoba, nawet twój Pawełek przyznał. Ale czym ty się, k***a, szycisz? Że cię na bombach wieźli do szpitala, ty debilu, k***a, tym się szycisz? Nie, czym się szycisz? Że ci publiczność kazała wypierdalać tym się nie walce? Czym ty się, k***a, szycisz, debilu, k***a? A ty czym się, k***a, szycisz? No tym, że ci dwa razy wjechałem. Tym, że ci dwa razy wjechałem i że mam taką pieśń, że jeszcze cię dobrze nie trafiłem, a już w niebogłosy darłeś, ała! To wytłumacz. Ała, k***a, ała! To wytłumacz. A jeszcze go nie uderzyłem, k***a. Ten, Tomek Sarara i ten, i komentujący Karol Matuszak, i chyba Mateusz, zastanawiali się, co tam się stało, bo były takie wrzaski, k***a. Oni nie wiedzieli, czy ja go ugryzłem, k***a, coś, a tu się okazało, że nic się nie stało. Sędzia powiedział tylko, nie uderzaj w tył głowy. A ten rozpętał taką, k***a, człowieku, burę, jakbyś mu co najmniej rękę odciął, k***a, no. Byłem Marcin. Ała, ała, k***a, jeszcze nie uderzyłem, k***a, no. Chyba przynajmniej mógł poczekać, k***a, no. Bardzo mi zaskoczył twój wywiad o Aleksandry Florczak, ponieważ ty tam się odpaliłeś na sekwento, na konferencji było grzecznie, a ty mu tam dużo takiej męskiej miłości zasugerowałeś. Chodzi ci o jego relację z Kwiecińską. Tak to nazwałeś? Tak, o to mi właśnie chodzi. No to tak, no musiałem ujawnić ten jakby wątek, no bo już za dużo oni tam się wypowiadają na mój temat, także ja w język też się nie będę gryzł. Powiedziałem, co powiedziałem, nic tam, co zostało powiedziane, nie jest kłamstwem. Czyli ty naprawdę uważasz, że panowie są w relacji partnerskiej? Ale ja nie uważam, no to jest język faktów. To jest język faktów. No zapytaj, zrób wywiad. No jeżeli mamy zapytać, to w takim razie dobrze. Ja poproszę o telefon do Sekwento. Ja bym się bardzo chciał dowiedzieć, czym ci oni aż tak podpadli. To znaczy, Sekwento mi aż tak nie podpadł, bardziej Alan. Nie wiem, czy widziałeś jego storkę, dzisiaj jeździł po Wilanowie i tam nas szukał. Moi drodzy, jeżdżę po tym Wilanowie już którąś godzinę. Mijam ten, na pewno tam nie wejdę, ale to chyba tutaj trenujecie, co śmierdziele. Ale nie widzę was, no nie
krążę, tutaj krążę. Gdzie wy jesteście? Śmierdziuchy jedne. Gdzie wy jesteście, śmierdziele? Łyse. No nie wiem, p***nięty typ. No z sekwentu, jak robiłem z nim tego face to face'a, spojrzałem mu w oczy, to tak jak na wywiadzie powiedziałem. No ja widzę, że on prosi o pomoc, ten chłopak potrzebuje pomocy. On jest w jakiś no niesmaczny sposób dominowany przez Kwiecińską tam w domu. I tam się dzieje jakaś krzywda, także ja do niego wyciągnę tą rękę, po walce wyrwę go z objęć Alana. Zresztą ty na konferencji krzyknąłeś do Alana. Ja niestety na konferencji często jest bardzo duży hałas, nie wszystko słyszymy. Ja tego nie wychwyciłem, a ty tam też w bardzo mocnych słowach do Alana się odezwałeś. No tak, wiesz, no przyszedł z jakimś transparentem dziwnym, wie, jego zdjęcia z sekwentu, jak się całują, coś do mnie wykrzykuje, odgraża mi się, no to także, wiesz, też mu się odgryzłem, nie? Nie będę tolerował takiego zachowania, wiesz, przychodzi cham, prostak, buraczysko, patologia, psuje konferencję, niech u siebie w federacji tak drze japa, a nie u nas jest kulturka. Tak, jak tam szacunek. Pewnie, że tak. U nas jest kulturka. Czasami przyjdzie Adrian coś tam na psoci, ale... Czasami przyjdzie ta spierdolina i czasami jakieś gówna narobi. Na gówna narobi, ale tak poza tym. Na chwilkę wam przerwę, panowie. Halo, halo, czy mamy na linii sekwento? Siemano. Cześć, chciałem zapytać, czy ty słyszałeś wszystko, co powiedział przed chwilą Lizak, a także co powiedział w wywiadzie? Tak, słyszałem właśnie, ale taki mądry nie był na wywiadzie, tylko pierdolił właśnie u tej, jak z kim on miał właśnie ten wywiad, bo oglądałem go niedawno. Z Olą. Z Olą, no i właśnie pierdolił taki głupota na konferencji, się pucował tak samo i mówi i tak o, a jak jest taki mądry, kurwa, to mi to powie w oczy, to go rozpierdolę, bo kurwa, nie jestem żadnym jakimś p***em, żeby gadał, że ja się z Alanem coś tam, kurwa, robię w łóżku, do nie***a, kurwa. Okej, okay. Coś, nie wiem, mam odpowiedzieć na to? Myślę, to, że tak. To jest takie, ale co, jesteś takie cwaniacze, mogę zaraz tam być, bo jestem na mieście, to możesz mi powiedzieć to w oczy, a nie powiedzieć na wywiadach, a na konferencji normalnie gadać, pajacu. No to przyjedź, no okej. Okay. Ale za kogo ty nie masz, z jakiegoś p***a, czy coś, tak gadasz, kurwa, czy ja mówię, że ty się z Pasternakiem, czy coś, p***ało ci się w bani, czy co? Dobra, to ja mam pytanie do sekwento. Który z was robi w tym związku za kobietę, ty czy Alan? Ty, a ty z fagatą kto robi ze związki? Ty się wibratorem bawisz, czy ona, kurwa? Zaprosimy cię, będziesz mógł sobie pooglądać. No to zaraz cię zaproszę, jak tam przyjadę, cwaniaczku. Przyjedź. To dobra, zaraz będę. Co? A mówiłem, czekaj, jeszcze się nie rozłączaj, mówię, zaproście sekwentu dziś na program. Nie, sekwentu nie no, da to, rady. No to zaraz będziesz miał, to zaraz przyjadę, nie ma problemu. Coś tam mówił, to że nie da rady. Powiedz mi to w oczy, a nie p***ć na wywiadach, cwaniaczku. No to przyjedź i zamknij japę już, kurwa. No zamknij p***ę, kurwa, nie j***ne, zaraz będę. No to czekamy, czekamy cały czas. Dobra, to było najmilsze potwierdzenie wizyty w historii chyba całego internetu. Dobra. Marcin, do ciebie. Jak ty się z tym czujesz, że jakby ja dostałem propozycję walki o pierwszy mistrzowski pas Cloud MMA z Adrianem Ciosem? Kiedy? No teraz, na dniach. Kiedy? Co ty że Adrian jest niepokonany, ma 3 zwycięstwa, ja mam 2 i teraz jak wygram tą walkę, to walczę. To znaczy ja osobiście uważam, że ja jestem na dzień dzisiejszy w mojej obecnej formie, którą mam, do 80 kilo, uważam, że jestem najlepszym freakiem w tym momencie. Znaczy ja nie uważam, mam sobie... że... Ale normalnie... Nie mam sobie równych, ja Lizaka jakby bardzo lubię i tak dalej, nie mam tu żadnej złej krwi, ale ogólnie mówię, że do 80 kilo. Ty gruby wyszedłeś poza skalę, więc się nie ale, to wiesz, ale ty wiesz do dokładnie... Do 80 kilogramów... Zabijcie teraz, kurwa, panowie rozmawiają. Ale powiedz teraz, o jaką tu chodziło... O jaką tu chodziło dokładnie, jaki tytuł chodziło? Wiesz, ja ci... Marcin, nie wiem, Marcin, nie wiem. Ja teraz nie wiem, czy organizatorzy tak naprawdę w albo jakiś ten sposób jakiegoś popawo by ciebie nie popełnili. Też bo być może, tu chodziło o to, żeby to jest jakiś pas jakiegoś, nie wiem, upośledzonego cymbała, kurwa. No bo być może to o to chodziło. Ja nie wiem, dlaczego ktoś cię nominuje w ogóle takiej walki. Czyli nie brać, jesteś normalny. No człowieku, no gdzie, kurwa, no daj spokój. A przypomnijmy, przecież w historii tak miało się wydarzyć, że po pierwszej walce z tobą, jeżeli Lizak by wygrał, to on miał walczyć z Adrianem Ciosem, ale w końcu jakoś nie doszło do dogadania. To znaczy ja ogólnie uważam... Ale nikogo to, kurwa, nie interesuje, ale co ty uważasz, kurwa, tam zamkną i słuchaj, ale ja też jestem do 80 kilo, można tak powiedzieć, bo ja ważę 67, czyli po prostu uważasz się, że masz lepsze umiejętności na dzień dzisiejszy niż ja. Generalnie myślę, że fajnie byłoby to gdzieś tam skonfrontować na dzień dzisiejszy. Myślę, że na ten moment tak, aczkolwiek też zaznaczę jedną rzecz. A, na dla ten mnie, moment tak. Dla mnie, ale walka w tym momencie... Jezu, jak dobrze, że ci wziąłeś tej walki, kurwa, nie wytrzymam zaraz. Byś walczył o tytuł z p***a, kurwa, Cloud MMA, ja p***le. Ale ja chcę ten pas. To ale nie, tego nie, tego nie chcić. Marcin, nie, no nie. A nie Adrian, wiem, ile można z tym... Próbuj, Adrian, dawaj, bo w jakiej płaszczyźnie tutaj... Adrian byś upatrywał zwycięstwa? To znaczy, nie, chcę jedną rzecz tylko jeszcze dokończyć. No jak, no? Nie widzi mi się... Kwalifikacja i mi się, nie, na ten moment nie widzi mi się walczenie z kimś, kogo lubię, bo uważam, że
to byłoby po prostu nudne, sportowo może fajnie, w przyszłości może tak, ale na ten moment mam po prostu po drodze innych rywali, więc tak czy siak taka walka na dzień dzisiejszy by nie miała po prostu miejsca. Ja mam pytanie do Lizaka i do Adriana Ciosa, może od Lizaka zacznę. Prosimy, słucham. Lizak, czy ty kiedyś grałeś w piłkę nożną może? Grałem. Ja mam dla ciebie ksywkę właśnie. Okej. Okay. Kukoldinio. Co sądzisz? Bardzo fajna. O, no tak słyszałem właśnie, że wszyscy gole strzelają, tylko nie ty. Teraz pytanie do Adriana Ciosa. Czy tobie nie jest wstyd? Oglądam twoje TikToki, twój poziom aktorstwa rodem z Trudnych Spraw albo jakiegoś innego takiego serialu. Co tam występuje? Swoją... Zamknij ryj. On tam występuje! Weź daj się powiedzieć komuś, ja szacunki. No tak właśnie nie wygląda, jak wiesz, zaginione dziecko z tego serialu. No i to jest całe pytanie? Nagrywasz jakieś takie reżyserowane filmiki z Moniką Lackowską, z tą drugą dziewczyną, której nawet nie pamiętam imienia. Jaki to ma przekaz ogólnie? No taki, byczku, żebyś właśnie dzwonił, żeby cię to interesowało, stary. Ja to robię sobie dla zasięgów, robię to, bo to lubię. I właśnie po to, żeby tacy ludzie się takimi rzeczami interesowali i to wszystko. To jest Czyli jesteś taką marną kopią Amadeusza Ferrariego. A czy Amadeusz nagrywa takie rzeczy? Nie, ja nagrywam swoje rzeczy. Czy on... On robił takie rzeczy wiele razy. No nie wiem, ja nie pamiętam takich rzeczy. U Trumana na Instagramie o 16. Nie wiem, nie mam kontaktu z Trumanem i ja nie kazałem nikomu nic zrzucać do Trumana o 16, byczku, więc nie wiem, o czym. Dobra, Cios, ty jesteś taki głupi, że nawet ironii nie potrafisz wyłapać. Pozdrawiam Mateusza, pozdrawiam Najmana. Pozdrawiam, trzymaj się. Dziękujemy. Mateusza. Dymy Hir, Alan Kwieciński, halo, czy się słyszymy? Cześć, nie wiem, czy oglądałeś wywiad z Lizakiem, ale i w wywiadzie i tutaj sugeruje nam, że jesteś w związku partnerskim z Sekwento. Chciałem, żebyś się do tego miał prawo odnieść. Zaraz komu się odniosiesz, że objebałem, jak dostanie na listwę, nie? Co ty myślisz, że jestem jakimś czy co? Chociaż zajebany? No tak może myślę. Sobie może zaraz ci psy pomyślę, konie zajebany, ty spierdalaj, ty jebany. No jestem ciekaw, ty jaki będziesz, jakoś nie byłeś, jakbyś był na teraz konferencji, dostałeś, wyproszony jak ta pizdota, dostałeś, tylko jesteś mądry, jak jest, pasta do butów i, albo jesteś z kolegami, mocno, jak ja zaraz tam wjadę tak samo, to ci wypierdolę ci tak na listwę, że się, zakryjesz nogami. To słuchaj, chuj podchodzisz do nas na konferencji i stoisz z nami jak ty, kolega. Ale ja do ciebie nie podszedłem, tylko, stał tam mój kolega. Ja do ciebie nie podszedłem, tylko podszedłem, do Kuby, nie do Kuby, tylko do Miśliwieckiego podszedłem, do Huberta. Aha. Więc ja do ciebie nie podszedłem. Wziąłem kurwa Huberta nawet, bo z takim kurwa kontem jak ty wstyd się kurwa pokazywać. Ja się dziwię w ogóle fakat. To kurwa nie podchodź, idioto. No. Ja... Do mnie, i co? Kurwa, jeździsz po wila... Gówno kurwa! Ale gówno, daj się wypowiedzieć, idioto. Zajebana ty. No, już skończyłaś? No. No to teraz słuchaj. Taki kurwa nie jesteś, ja ty. Pierdolę. Po co jeździsz po Wilanowie i nagrywasz jakieś storki? A bo tak mi się podoba, bo tak mi się podoba, tak zrobiłem. Aha, tak ci się podoba. Ja bym tylko zapytał, co byś zrobił, gdybyś spotkał faktycznie Lizaka, szukając go na tym Wilanowie? Pośmiałbym się kurwa z niego. Pośmiał. Boję się, że miłość by wyznawał, bo ja widzę właśnie cały czas ten żar w oczach, gdy patrzy na mnie lub Michała. Wyznać to ci zaraz może kurwa mój but kurwa na twoim czole, kurwa odcisk, wiesz? Aha, no to ty przyjedź też do studia. Nie ma problemu, mogę też kurwa przyjechać. Dla mnie to jest kurwa akurat na chwilę obecną jakieś 15 minut, kurwa. No a czym to jedziesz? Na rolkach zapytalasz za rękę z Seicento? No. Zaraz zobaczymy jak sobie kurwa pojeździsz, kurwa. Ale po ty tak gadasz, jak tu jest ochrona i wiesz, że nic nie zrobisz. No to sobie poczekam, kurwa. Nie musi być, cały czas nie chodzą za tobą. No to poczekaj, ja wyjdę tylnym wyjściem, do rana będziesz czekał. Kurwa. Pierdol. Na jak kurwa gadasz, kurwa? Jeżeli wiesz kurwa, chwilę rozłączę, ale nie jestem kurwa. Poczekaj sekundkę, ponieważ widzę... Gadasz. Ale to tak samo jak ja nie jestem lizodupem, dobrze, a ty gadasz, widzę, że jest Sekwento. Witamy lizodupem, serdecznie. Siema. Jesteś. Jak chcesz wlecieć, to powiedz od razu. Ty pierdolaj, kurwa. Belu jebany. No to chodź, kurwa. Idioto. No proszę. Dobra. Panowie, ja nie chcę uczestniczyć w tej miłości. Ja luz. No, jak no powiedział, chodź. Tak zrobił. Sekwento, to weź mi, bo ciebie nie słychać. Zamknij pizdę. Sekwento, skoro już jesteś, poprosimy pana dźwiękowca o mikrofon, dojdziesz do nas po prostu. I tak to się skończy. Jeszcze jest? Kwieciński na linii, czy nie?
Alan, jesteś na linii? Nie, co tam się stało? Sekwento wpadł w lizaka. No i pięknie, brawo. No tylko z bukietem róż. Przyszedł z bukietem róż, jeszcze mi podziękował. Nie, bo nie będzie ta s***a k***a gadała, że jak jakiś p***a zapnij japę, bo z tobą jest zawsze to samo. Wyzywasz, p***olisz, później podchodzisz jak gdyby nigdy nic. Dobrze. Ale ja ciebie k***a, to ty zduszoną p***ę miałeś k***a, że to do Huberta. Bo myślałem, że to ci wyjebie, ale ja cię nie biję. Ja cię jak będę chciał, się ten normalnie w klatce, k***ciarzu zajmę. Tak samo jak tą pasę, to ty myślisz, że się k***a tego k***a u tego drugiego boję? Powiedziałem, że tylko miałem kontuzję, ta walka i tak będzie, bo ja się was p***ał i boję. Dobrze, Alan, dziękujemy ci bardzo, bo Sekwento usiadł z nami, ma mikrofon, więc posłuchajmy. Trzymaj się. No. Sekwento, co to było? No co było powiedziane, tak zrobiłem, nie będzie jakiś mi k***an wyzywał mnie, że będę coś się r***ł scalany na łóżku, robimy parter, po takie rzeczy p***oli. Po co tak gada? Popłacz się. A to ty się zaraz popłacz. Popłacz się. Weź człowiek, będziesz kurwa płakał w klatce, kurwa. Będziesz, ty się tylko tam nadajesz. Tylko nie chlap wodą, zachowaj jakąś kulturę, kurwa. No, no ale przy tobie nie będę kultury używał, bo ty jesteś p***ony na mnie, kurwa. No, piękny k***a jesteś. No tak jak ty k***a, ołówek. Będziesz k***a piękny po walce. No ty też. Ci łeb rozpierdolę, nogę ci urwę. Możesz mi odpać pałę jedynie. Obiecuję ci, że nie zatańczysz więcej. No, nie. No ty nie umiesz tańczyć, bo tylko w domu się skrętę pojeżdżasz. Już mówię to przy wszystkich, skrętówką ci upierdalam kolano, nigdy no więcej dawaj, nie zatańczysz. Jak do parteru nawet no to dojdzie pajacu, dostaniesz lufę i cię k***a złożę. Zesrasz się k***a. Zobaczymy. Jesteś takim asynchronem. 9 marca zobaczymy. Asynchronem jesteś takim, się k***a nie umiesz poruszać. No weź k***a. I oto nawet wstawać do ciebie nie muszę, do pana. Ty jesteś p***ą największą. Ale czy ja rzucam? A ja będę rzucał, no i co? No bo jesteś zesrany. Każdy, kto rzuca, to jest agresja, to jest oznaka dobra, słabości. Zobaczymy. No rzuć jeszcze raz, znowu się zasłonię. Nie, Sekwento, nie rzucaj. Ty, nie, nie, i nie, chlap, p***a, zachowaj kulturę. Zamknij ryj. Do. I kto by się spodziewał po konferencji, no to zobaczymy, że tak to się rozpocznie? No zobaczymy. P***o jesteś ty, bo wychodzisz do walki, k***a, z 60-kilowym chłopem. No z c***ą największą. No to i co, i ty się uważasz za odważnego? No za odważnego, że 20 kilo lżejszego chłopa wziąłeś, uważasz się za odważnego? No i że go rozpierdolę, no i ci pokażę, k***a. No a ja ci mówię, że nie rozpierdolisz. No to k***a, no to zobaczymy. No to zobaczymy, już się zobaczymy, nie mogę doczekać. Zobaczymy, bo jesteś zesrany, ja to ochrona zabiera. Kurwa, się boję, jak bym był zesrany, to by nie wziął z tobą walki, ziomek, k***a. Wziąłeś, bo nikt inny nie chciał ci dać walki, dobrze? No tak, no na pewno. No taka jest prawda. A ty wziąłeś, bo jesteś p***a i tak samo. Nie wyzwałeś szalonego, wyzwałeś co, no nie chcieli walczyć, bo się boją, czarka kurwa czarownika, bo wyzwałeś no i też nie chce walczyć, i dobrze boi wiesz, że twój menadżer mnie prosił, żebym wziął tą walkę z kiedy, tą, bo kiedy nikt prosił ci menadżer nie chciał dać walki. Ale kurwa kiedy prosił menadżer? No jak co się z nim nie spotykałem gdzieś na Prime, na konferencji czy coś, to dobrze wiesz, że nikt ja nie chciał... Słyszałem, że się prosi. No ale to ja ci powiem jak było, nikt nie chciał dać ci walki, tylko ja no się i ty sam zaczepiałeś i pierwszy, kurwa, prosiłem, walkę dwóch na dwóch, zasłaniałeś się cały czas pasterblankiem, żeby dwóch na dwóch. No to już ci powiem jak było, dostaliśmy, kurwa, obejrzyj cały odcinek, nie oglądać. Dostaliśmy pytania na Q&A, czy byśmy zawalczyli z wami dwoma, a ty wyciąłeś no i, jeden no fragment. No tak, no i wyciąłem, bo się, bo cwaniakuje się, bo z Pasternakiem się zastanawiasz. No to ale widzisz, dwóch, to jestem sam. No jest, jesteś, nie no się napisałem na tego Marta. A wy no we dwójkę, kurwa, za rękę z Alanem zawsze no, musicie razem tak chodzić się. Ale co, zazdrosny jesteś? No to Alan jest zazdrosny, ty jesteś o zazdrosny. Pasę, ty jesteś zazdrosny o Alana, ja jestem Bogu Ducha winny, tak, kurwa. No i w p***a dostaniesz 9 marca. Czekam na to. No ja też czekam. Ja też czekam, nogę, trenuję, jeszcze tak nigdy nie trenowałem jak p***a nogę i będziesz kaleką no dobrze, do końca to życia. Już kaleko nie zatańczysz więcej. Kurwa. Ja ci to gwarantuję. No dobrze. Upierdolę ci nogę w kolanie. Upierdolisz to może jeszcze wibratora w dupę. No to zobaczysz, kurwa. No dobrze, no to jak dobra sędzia mnie będzie ściągał, to ci jeszcze 3 sokery no zjebie. Weź, kurwa, nie rozmieszaj się, ziomuś. No to zobaczysz. Kurwa. No to zobaczymy. No. Kurwa, ale zesrana się. No dobra. No, no dobra. Czyli tak naprawdę zaczęło się to wszystko, bo ja pamiętam, jak widzieliśmy się przed konferencją chwilę, ja byłem zaskoczony, że żyjecie w tak dobrych stosunkach, ale wystarczył jeden twój nie wywiad. Nie używaj tego słowa przy nich, bo to chuj dobra wie, co mi się... Natomiast widziałem, że bardzo szybko się to przeistoczyło, to tylko przez ten wywiad, Sekwento, tak, czy coś no jeszcze? Myślałem, że jest normalne, że nie będzie opierdolony w takich rzeczach, ale może mu coś tam brakuje, może nie rupa w domu albo coś. Musiałem ujawnić o brutalną co prawdę. Niestety. No. Ja jestem człowiekiem żyjącym w prawdzie, musiałem to powiedzieć. To zajebista prawda, no. Ty wiesz, co ja robię, kurwa. Przepraszam, Alanem, że was tak obnażyłem, no ale po tym, jak tam Alan wykrzykiwał, ja zrozumiałem ten szyfr, wiedziałem, o co chodzi. No, no widzowie tego nie słyszeli, bo tego mikrofony nie zebrały, ale wszyscy, co tam siedzieliśmy na panelu, słyszeliśmy. Tak? I tak? To podjechałeś sobie koninkę, czy nie? No nie, a ty włoski przefarbowałeś, bo tak światło. Tak, przefarbowałem, no. Żeby ci w różowy włosach wpierdolił. No, okej. Okay. Tak. Na pewno tak będzie. No na pewno tak będzie, no. Wiesz, wiadomo, gdzieś tam jeździmy razem, bo to jest mój kolega, bratnia dusza, a on p***oli, że ja to jest z nim gdzieś tam w łóżku, coś robię, parter czy coś. Ty, ale jakby to by nie, ty, jakby to była nieprawda, czy on ale by się to tak nie jest denerwował? Prawda, kurwa, właśnie to nie jest prawda, nie będziesz tak, kurwa, do mnie w takim sposobem mówił właśnie, co jest z tym jakiś p***, czy coś? Wolę się nie dowiadywać, no kurwa, nie zbliżaj się do mnie, bo po prostu czuję no wiem, bo czuję, że w ja czuję napięcie.
seksualne. No dochodź, zaraz możemy się napierdalać. Weź wypierdalaj, pokazałeś, co potrafisz, że na siedząco cię pierdolę. No na siedząco, ty sobie możesz, wiesz, co zrobić. Ja do takich gości to nawet nie wstaję. No to dobra, zobaczymy. 9 marca nie będziesz wstawał, no. No nie będę, bo będę leżał, od razu się położę, pójdę po nogę, tak, wyrwę ci po nogę ze stawu, na leżąco. A smogi w tej bajce, rozumiesz? Czy nie? Latały nawet smogi, czy nie? Nie przybijaj mi piątki. Latały smogi? Nie przybijamy piątki. Ja w ogóle nie przybiję nigdy piątki, kurwa. Upierdalam ci nogę, idę na aftę. Dobrze. I będziesz pierwszym gościem, który na leżąco. Jaki zakładzik robimy, że od razu tak robisz? Zakładzik jakiś? Cała wypłata twoja. No cała wypłata, no chciałbyś, kurwa, nie? No, no dawaj, może, nie wiem. No dobra, to jesteś taki, to tam może w K1 się ponapierdam, bo jesteś takim kotem. A, to teraz wyzywasz 20 kilo lżejszego gościa, który dobrze wiesz, że jest parterowcem. No, ale trenujesz 10 lat czy 12, tak? Jaki, kurwa, na ile, kurwa, ile mówiłeś? 10 lat mówiłeś, że trenujesz. Trenowałem w Gdańsku i 4 lata odkąd mieszkam w Warszawie. A ostatnio mówiłeś, że 8 lat trenowałeś czy coś. 2 plus 4 to jest, kurwa, 6. No wiem, że jest 6, ale mówiłeś 7 albo 8 lat do mnie. Nie, nie mówiłem, że 7 no albo 8, no nie wiem, no tylko to jak miałem 14 czy tam 15 lat, trenowałem. No to dobra, to nawet 6 lat trenujesz, a ja trenuję 3 miesiące. No dobra, ja trenuję, kurwa, 3 miesiące, trenowałem ile, no to ogólnie. Ale przecież to ty 5 miesięcy. No to właśnie ale mówię. Ale ja cię wyzywałem do. No to właśnie mówię, no to 5 miesięcy trenuję, no. Ci wpierdolę, że trenuję 5 miesięcy. 20 kilo lżejszego gościa, z którym walczysz, we ma wyzwać K1, i tyle. Bo no już, będzie, kurwa, gitara. Się obsrałeś, że ci urwę to kolano i będziesz kaleką. I tak będzie. No to zobaczymy, no chciałbym, naprawdę pragnę tego, żebyś mi tak zrobił. No uważaj, czego sobie dobra, życzysz. Dobra. Ty jesteś takim asynchronem, że nawet jakbyś bez gardy mnie pierdolnął, ty się nie umiesz skręcać, nie umiesz wyprowadzać ciosu. No zobaczymy 9 marca. Ty masz czystą siłę, ale taką żabkową pijaczkę. No i ci pierdolę, no pijacką, kurwa, no. No, pierdolniesz. No. No i no czekam, czekam łeb, na to. Kurwa, no po prostu bawię. Będziesz się śmiał tak samo. Już ja wiem, że psycha ci leży. Ci tak samo leży psych, jak chcesz. Nie, ja się nie mogę doczekać. No ja też się nie mogę doczekać. Że ja już jestem tak, ja bym się, tak to mnie wziął tej walki, kurwa, mu się bał ciebie, tak? Nie, wziąłeś tą walkę, bo liczyłeś, że dostaniesz kontrakt na kilka walk. Mam kontrakt. A ode mnie, ale mam kontrakt. Wiesz, że ja ci nie zrobię ten kontrakt krzywdy, pół roku bo temu, nie mam kurwa takiej siły w stójce, żeby zrobić ci krzywdę. Dobrze o tym wiesz. No nie, wiesz, że walka się skończy, że będziesz klepał. Parterze też nie będziesz miał tyle siły, żeby coś zrobić. Ale ja nie muszę mieć. Ja cię będę dusił albo urywał ci nogę jak dziecko. No ja ci, kurwa, urwę ten łeb i cię uduszę, okay, kurwa, jak będziesz klepał, to cię będę dusił jak szmatę. Na taką pewno. Najgorszą. Na pewno tak. No, kurwa, ty z twoim parterem no na pewno będziesz. No ja nie muszę mieć parteru, wystarczy moja siła, jak cię, kurwa, złapie. Ale ty jesteś silny. Hulk Hogan polskich big fightów. No skurwysyn jest najsilniejszy. No jestem, no. No. Kto normalny taki pierdoli głupoty, ci powiem. Ja czy ja gadam na ciebie na pastę, że też tak samo się bujacie, czy wy razem parter robicie, czy w łóżku. A robimy coś razem parter. No dobra, ale w łóżku coś tam pierdolić, bo co takie rzeczy gadasz? Widzisz, już tak mi odbiło od tych frików, kurde, nie panuję nad sobą. No odjebało ci właśnie, no chyba od fejmu. No, odpierdoliło. Odjebało, no właśnie. To przez ten wpływ właśnie, no widzisz, no niepotrzebnie Alan. Fajną ksywę masz nową, Kukoldzik, nie? Zajebista ksywa. Mi się podoba. Mi też, no, być fajna. Właśnie to tak ten Kukold wypisują do mnie na DM-ach właśnie te Alany, te inne i tak właśnie później mam takie dziwne zachowania. Okej, okay, natomiast to, co przed chwilą powiedział Sekwento, też widzę, że często na czacie się to pojawia. Cały czas ludzie piszą Kukold, Kukold. No tak, chcesz im coś wiesz, odpowiedzieć no na to? Atakują mnie za tą Agatę. Ja myślę, teraz już mówię całkowicie poważnie, nie robię sobie jaj, że nie zrobiłem nikomu krzywdy jakoś tworząc tam relacje z Agatą, także troszkę tego nie rozumiem, ale wiem, że Agata ma dużo hejterów i teraz to spływa na mnie i biorę to na klatę. Nie będę, wiesz, tutaj mówił, że o kurwa, to tam to się tłumaczył. Biorę to na klatę i chuj. Okej. Okay. No i to jest zachowanie. No i świadomość tego, że wiedziałeś, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, ale to jest dojrzałe zachowanie. To, co teraz powiedziałeś, to jest dojrzałe zachowanie. No jeżeli taką mają, wiesz, relację, chcą być ze sobą, to trzeba wziąć, wiesz, wszystko na klatę. Słyszysz, Przemek? Ucz się. A ja słyszę, ja do twojej dziewczyny nic nie mam. Ja nie wyzwał, bo dla mnie jest normalna dziewczyna. Tak samo nic bym nie powiedział złego słowa, bo powiedziałem mu nawet mu to na fejmie, czy gdzieś, jak gadaliśmy ze sobą, nie? To nie będę, nie będę obrażał. Za to cię szanuję. Trudno. Ale powiedziałeś też, że jesteś najlepszy w kategorii do 80, czyli uważasz, że jesteś również lepszy od Sekwento? Jak on 9 dych waży? Nie, no, gdzie 86. Ale czasem rozpierdolę szybko, nie? Dawaj go od razu, bo to szkoda czasu, to nawet na walkę. Mówisz, że jesteś największą p***ą, żebym cię rozpierdolił szybko. Ty mnie byś rozpierdolił. No, jesteś p***ą. A czemu ty go nie lubisz? Jesteś, no? Za co go nie lubisz? Za takie... No właśnie za to. Taką atencję moją i właśnie za szacunek. Właśnie za to. Właśnie, że jest p***ą i tak samo, no, że jest fałszywy w chuj, nie? Tak. Fałszywy? Tak. To no jesteś, zargumentuj. Argumentuj. Że ustawiasz, kurwa, na przykład z moim koleśem, kurwa, a na przykład mówisz mu, nie wchodzisz, kurwa, na cloud, nie puszczę cię nigdzie, kurwa, na konferencję, a tu siedzi, kurwa, i cię nagrywa, pajacu. Nie nagrywa. No jak nie nagrywa? No co ty pierdolisz, kurwa? Ale kim ty, kurwa, jesteś? A ty kim, kurwa, jesteś? A kim ty, kurwa, pizdą największą, kurwa. A ty kim jesteś? Prosisz, no, się, kurwa, Sekwento, kurwa. No właśnie, no to ale proszę cię o walkę, mówię, że tylko jesteś p***dą. Nie, prosisz o walkę. To ma walkę, no jak się ma prosić o walkę, jak on ma walkę? Ale ja mam z Lizarem. No, kurwa, nie, kurwa, pytam się, dawaj, chodzę. Jaką walkę? On to ci może listę wyjebać, a nie walkę. Ja nie z tobą, kurwa, rozmawiam, jeszcze raz. Co jeszcze, nie słyszysz, że jesteś jakiś ułomny, czy co? Nie, nie słyszę, bo tamten morderze. Nie mord
mordę, tylko weź. Pan, nie mordę, wpadłem, kurwa, tylko melduj się tu do kaloryfera, kurwa. Nie mordę, kurwa się. Wpadłem, nie rzucaj, nie rzucaj. Co, kurwa, nie rzucamy? To, kurwa, jebana. Co nie rzucamy, ty, kurwa, jebana? Bastoś, kurwa, nie. Ty do Matiego? Kurwa, no ty. Nie, co, kurwa, chodzi. Szczerze, nie. Po śmigło dołoż. Baczność. Baczność, kurwa, nie tego. Nie wiem, czy to, kurwa, odpierdala. Marcin, zobacz, jak Sekwento to rozwiązał. Podszedł, chciał listę, ale cię ty rzucasz tymi butelkami, już tyle tych gal było. Od razu ochrona. Ale on, daj spokój, ci zapaskudzi tom. Kanapę tam przez kleksa walnie, kurwa, brawo. Pierdolnie na 100%. Ale brawo, jestem pewny. Pieluchy nie założył na pas, pierdolnie. Ale jak Marcin się rozkurwa. Ale no, kurwa, mówię, że jesteś p***ą, no tylko ty, kurwa, nie mogę powiedzieć, jak kurwa, u ciebie uważam, ja ci jesteś... powiem tak, atencji ci nie dam, Lizak ci wytłumaczył. A ja nie chcę atencji! Lizak ci wytłumaczył. A ci już wytłumaczył najman dwa razy, kurwa, ile to się wygra jebana, człowieku, kurwa, zamiast walczyć normalnie, jesteś facetem. Nie jesteś facetem, jesteś p***. I kurwa, odklepałeś, kurwa. Kurwa. No kurwa, normalnym gościem, kurwa. No widać, kurwa. A ty kim jesteś? Adrian jestem. No, p***a, Adrian p***a. Nie, no co to, kurwa, za towarzystwo, żeście, kurwa, zostali tutaj? Ja pierdolę. Szczerze, czuję się, kurwa, jak... No, czuję się, jak to największe, no wiem, no. Kurwa, stary, przegrałeś z jakimś, kurwa, kudłatym? No i co, że przegrałem, nigdy... kurwa, ale bym przeleżał. Ale walczył, kurwa, nie spierdalał, ty pizdo jedna. A nie pierwsza runda, on... No, ale on spierdolił, no. Normalnie do karetki. Tak, ja wiem, i na erkach. No, i na bombach, kurwa, no. On lubi na bombach, no. Kurwa, tak, no to towarzystwo, tu, kurwa... Adrian, czy się czujesz stłamszony jakiś? A czemu nie odpowiesz? No bo się boi, no bo jest gniezdo, kurwa. No, takim ty, kurwa, jest. No. No, a masz jakiś problem, kurwa? No widzicie, no. Rozumiecie, o co chodzi, nie? No. Tu chyba nie trzeba, kurwa, nic tłumaczyć. Nie trzeba tłumaczyć, no. Jesteś p***ą i nic nie możesz odpowiedzieć, ale bo się boi. Nie ma co tłumaczyć, ale każdy to wie. Kurwa, przyszedł atencjusz, kurwa. Ja nie jestem atencjusz, że mam walkę, to jak przyszedł, kurwa? Ale przyszedłeś, przyjesz, a kim zadzwonili jesteś? Do mnie, kurwa, i no, przyjechałem po to, żeby, bo powiedział takie słowa, że się coś tam z Alanem robi, dlatego tu przyjechałem. A ty jesteś p***ą i za takim mordę. A ty kim, kurwa, jesteś? Jeszcze raz, ile kurwa. Razy powtórzysz to, kurwa? No dobrze, to kurwa, jestem zawodnikiem Claudio Emma, który walczy, kurwa, walkę 9 marca. Gratulacje, kurwa. Mam ci napisać, co? Dwa zdjęcia rozpoczynać? Ale to on nie rozczyta tego. No ja wiem. Ej, nie sugerujesz ja tutaj nie wiem, się do Adriana, że nie odpowiada? Dobrze, zobacz, stara się, jak może. Nie, no. Nie, ja nie wiem, co tu się w ogóle dzieje, kurwa. Wydaje mi się, że Adrian zajebał taką delikatną flagę jak... Czekaj, nie wiem, w ogóle się, kurwa, dzieje. Mam takie podejrzenie, że lekka flaga Japonii się pojawiła. Gdyż widział, że Przemek no, wchodzi agresywnie, wjeżdża na pewno. Nie, ale zobaczysz, jak siedzi, jak przykuty, że nie chce pokazać, jak pierdolną. Ja nie a zobacz, że tu już przebija, przebija, kurwa. Zlał się jebany. Nie, bo trzeba powiedzieć, no język faktów znowu muszę uruchomić. No już Wiakowi wyjebał listwę, Marcinowi wyjebał listwę, no a ty, kurwa, goście wyzywa od p***. No nikt zajebie obok, mi. Nic ale nie ja robi. Mam w dupie, on kurwa, się boi, no ten... Co masz w dupie? Ja się boję, ale kurwa, ty nie musisz nam opowiadać, co masz w dupie, o nie, frajera! No i co, frajerze, jebany? Padło, kurwa. Padło to. I pierdol się śmieć. No i atencjuszku jebany widzi. I widzisz atencjuszku, kurwa. Adrian, co się stało? Co miał zobaczyć? Bo mówisz, czy widzi, czy dostał? Trafiłem go lekko, kurwa. Co? Trafiłeś to chyba w gadzie, kurwa. Dobra, weź, kurwa, śmieciuchu jebany. Mamy... Dobra, już było, panowie. Chodź, kurwa, chodź. Sekwento, musimy poprawić mikrofon. Dobra, to dajcie ciosa obok mnie, a niech Marcin tam pójdzie. Nie będę tam, kurwa. Niech tu siądzie! Niech tu siądzie, ja tu pozostanę. Musimy najpierw poprawić Sekwento i mikrofon. Marcin, czy pójdziesz na miejsce Adriana Nie, Kosa? Dajcie tutaj ciosa. Nie, dajcie tutaj ciosa. Koło mnie. Dobrze, Sekwento, na chwilę nic nie może udało ci ustawić mikrofon. Kurwa, jestem gruby, kurwa. Dobra, Adrian, Oli, muszę sprawić sprawy, czy zlecę. Zabrakło mi miejsca dla niego. Kurwa. Dobra, siadamy. Ja mówię panowie. Jego od razu, nie? Śmiech jebany, kurwa. No co? No kurwa, trzymaj. Rękę p***o podajesz, dobra, kurwa, panowie. Na backstage. Chodzisz tutaj, kurwa, i się pulta wypierdalać. Adrian. Ja nie będę z jakimś, kurwa, klanem jebany. Adrian, rzucasz foch. Wypierdalaj stąd cios, kurwa. Kurwa, nie. Adrian, wypierdalaj stąd, kurwa. Wypierdalaj szmato stąd. Poszedź stąd, kurwa. On nie może tam siedzieć. Nie, tutaj może se usiąść. A tu se usiąść. Tak, dawaj, dobra. Dobra, chodź tam już, już jest dobrze. Nie wal partyzantów. Nie, już jest dobrze, już jest dobrze. Wiem, no, podkręciłem się, ale nie gniewaj się na mnie. Już jest dobrze, tylko nie wal partyzantów. Już jest dobrze. Bo nie wiemy, czy Adrian wróci. Nie, dobra, już jest okej. Jak? Gdzie ma wrócić? Wypierdalaj!
jak tą szmatą, kurwa, dobrze, gdzie Sekwento, ma wróć sobie tam, póki nie ma. Nie, trenera, kurwa, ja tam przyjdę. Szmata tu nie przyjdzie, kurwa. Z zaskoczenia go weź, Marcin. Teraz go wpuśćcie! Dobra. Ja mam być obok ciosa, nie, pierdolę. Aż w pewnym momencie Sekwento usiadł koło Lizaka. To jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Ale, że... nie, usiadł... ale nie, no to mu Lizak wypierdoli. Nie, no. Przecież ja mu nie wjechałem personalnie, no ja jasne jakieś robiłem, ale ten go otrwa, ten... No to nie, ale że teraz po tym, jak się pobiliście, byście w stanie usiąść koło ale siebie. Ja wjechałem, ale kurwa powiedziałem... Słuchaj, są cele jakieś wyższe. Czekaj, ci powiem, o co chodzi. Tak, są wyższe cele wyższe. Które, rozumiesz to? P***a jebana, nie? Tak. A on mnie obraził z tym, że kurwa coś z Alanem robi, mnie to bardzo wkurwiło, bo byłem nabuzowany, bo tak się nie gada, bo ja na jego temat tak nie gadam, wiesz co chodzi. Dlatego wleciałem. Natomiast... Czyli, czyli Adrian Cios jest waszym połączeniem. Nagle Adrian Cios się pojawił i ma... Każdy go napierdala. To znaczy, no ja mam mieć tą walkę o pas z nim, no czekam na stanowisko. Nie bierz tego pasa, bo to ci nie powiedzieli do końca. To jest pas o największego zjeba, kurwa. Nie bierz tego. Czy my rozmawiamy z Michałem Pasternakiem? No siema, co tam? Witamy serdecznie. Czy ty oglądałeś początek tego programu? Nie, nie oglądałem. Akurat grałem na grach, ale ktoś mi zaczął podsyłać i zobaczyłem, jak Sekwento przyszedł i zaatakował Lizaka. Czy chcesz jakkolwiek to skomentować, bądź zapytać o coś Sekwento? No ale tu nie ma, tu słuchaj, tu nie ma co komentować. Ile mają do walki? No niecałe 2 tygodnie. No to ja myślę, że to nie był dobry ruch ze strony Sekwento, ale to jest Sekwento sprawa. I mam nadzieję, że ani jemu, ani Lizakowi nic się nie stało. Chociaż co do Lizaka, to widziałem, że on był taki mało agresywny i nic tam nie robił. A na moje to, jeśli ktoś już wysuwa do niego ręce, to powinien stać, wziąć co ma pod ręką i kurwa wyjebać mu w łeb i tyle. No. Dla mnie to jest dziwna akcja, że ktoś podchodzi kurwa 2 tygodnie przed walką do ciebie i się rzuca z łapami. No kurwa. Nie przyjmuję czegoś takiego, nawet jeśli ktoś mówi, że twoje słowa gdzieś go bardzo dotknęły, które mówiłeś podczas wywiadu. Macie do walki 2 tygodnie, jeden i drugi chyba chce zarobić pieniądze, a jeśli nie, no to możecie wychodzić przed ulicę i się bić, nie? Nie mam żalu, Michał. Chcesz coś powiedzieć, Sekwento? Sprowokowałem tą sytuację, chciałem jedynie wywiadu, ale to zrobiłem tak samo. Ale, ale słuchaj, kurwa. Kaniu, co ja mam powiedzieć Sekwento? Nie, nie, ja zapytałem Sekwento, czy chcecie jakkolwiek na to odpowiedzieć, gdyż Sekwento wszedł tu bardzo mocno zgrzany. Tak, tak, tak. Ja nie odpowiedziałem dla pasy, że wkurwił mnie tymi wywiadami, że gada, że ja coś z Alanem robię w łóżku, dlatego mnie to zabolało, bo nie pozwolę sobie, żeby ktoś w takie coś napierdalał na mnie, że ja się z kimś coś tam... Ale wiesz Sekwento, macie do walki 2 tygodnie. No, ale ja wiem o to, ale to tak samo... A gość do ciebie, kurwa, nie wystartował z łapami i chyba... No ja wiem, że nie wystartował, wiem. Na niego. To tak samo jak dzwoni ta twoja dziwka koleżanka i ale nie obrażaj mnie, ej, pasta, ja tam wiadomo, nic do ciebie ale kurwa ja nie mam. Ja nie obrażam. Ja wiem, że ty mnie nie obrażasz, ja tylko... że dzwoni dziwka twoja koleżanka. Ale ja sobie to też nie, ale ja też wiesz, do ciebie. Ja, ale nie słyszysz mnie, możesz coś, mogę coś ci powiedzieć? Możesz tego obrażajcie się, wyzywajcie się, ale przy mnie możesz tego nie mówić, bo ja na przykład do ciebie nic nie mam tak samo, kurwa. I wiesz, zachowuję, do ciebie tak samo nie gadam, że Lizak to jest dziwka albo coś takiego, wiesz co chodzi? Jakbyś no dobrze, mógł, to no nie to... mów, tak możesz powiedzieć Kwieciński albo coś po nazwisku, ale nie mów o żeby... Ale słuchaj, Sekwento, ja będę go nazywał po imieniu, także na ten temat nic nie poradzimy, nie? To tak samo jak... On mówi, że jak będzie widział Lizaka, to coś zrobi. No, no kurwa, niech się Kwieciński zastanowi w ogóle, co mówi, bo ostatnio mówił, że mi napluje w twarz, jak mnie będzie widział, a jak widzi, to albo z pół kilometra krzyczy, albo ty... on ma na tyle tylko odwagi. A słyszałeś, że byłeś poszukiwany dzisiaj razem z Lizakiem przez Alana na Wilanowie? On szukał, kurwa, klientów. Ty, słuchaj, on to sobie może poszukać gdzieś u siebie, kurwa, w domu dzieci, albo jakiś, kurwa... Mało latów, ale nie takie, on to może sobie popierdolić. Kwieciska to jest w ogóle oderwana od rzeczywistości. On nas dzisiaj szukał, no proszę cię. Dzwoniłem tylko dlatego, że zauważyłem, Liza, co się dzieje na tym, bo mi zaczęli podsuwać, a tak to w ogóle bym nie zadzwonił. Także następnym razem, jak do ciebie podejdzie, to weź coś, kurwa, od tego i go, kurwa, pierdolni i będzie po wszystkim. No co to, kurwa, ma w ogóle być? 2 tygodnie do walki, a... Nie, no mordo, jakbym, kurwa, ale co, jakbym... Czekaj, słuchaj, jakbym uderzył go i to jeszcze by nie było walki, to by był przypał, a tak to wiesz. Odepchnąłem i tyle wystarczy. No mam nadzieję, że to nic ci się nie stało. Nie, no ja to się bardziej śmiałem. Musisz tego szota zobaczyć, bo ja tu bardziej bekę miałem. Ale nie, no myślę, że tak kontrolowaliśmy to, co się dzieje, wiesz? No bo ja też bym nie chciał głupoty jakiejś zrobić, żebym albo dostał karę. Michał, nikt z wyżej zainteresowanych studia nie opuścił. Natomiast jest jedna spierdolina. Jeden opuścił, bo popuścił. Opuścił, bo popuścił.
ale podejrzewam, że wytworzy się nowa moda, wiecie? I gdy będzie teraz roast i będzie czterech zawodników, to wszyscy, którzy coś z nimi mają, będą tu krążyć. Ale na wszelki wypadek będą zaczęło. Przez radio wywołani. Zmiana. No ja powiem więcej. Może ktoś częściej będzie opuszczał studio, ponieważ teraz cały czat spamuje telefon do ciosa. Ja jestem za, jeżeli chcemy... Do ciosa. Ale on nie odbierze. A może odbierze i się będzie odgrażał. Ja bym chciał, żeby to był pierwszy... Teraz podejrzewam, że będzie groźny. Tak. Ja bym chciał taki pierwszy wariant w historii programu, że ktoś wychodzi z studia, a potem się łączy, no chyba tak. Jeszcze raz chyba tak. Opuścił ta studio. Tak mi się wydaje i pierwszy raz, żeby właśnie dostać jeszcze znaczy, telefon. Na pewno, tą datę, na raz, pewno to... pierwszy raz z pełną pieluchą. A weź zadzwoń go, w coś wkręcimy. Że kurwa, że to było, nie wiem, dla żartów. Nie, że cios przyjedź, już nikogo nie ma. Marcin no, nikogo nie ma. Nie, powiedz ty, powiedz tak, cios przyjeżdżaj, Marcin powiedział, że już nie będzie bił. A dzwonimy do niego? Dzwonicie do niego? Czy nie? Poprosimy, tak. Poprosimy reżyserkę o ale telefon. Ale w karetce nie będzie słyszał. Na bombach. To jeszcze poczekajcie z 5 minut. A on na policję pojechał? No, nie wiem. Może zajebać znów. Stream online aresztują. Spodziewałem się różnych konfiguracji tutaj, ale że jak Sekwento już przyjechał, to że jeszcze cios przez to wyjdzie, a nie Lizak, to tego w ogóle nie zakładałem. A ty myślałeś, że ja wyjdę? Nie, nie. Ale prędzej nie, nie się po bójce, on się zachowuje jak facet, ale nie no. Jak pizza, no. I teraz dojebałeś, no będzie wychodzić. Nie, no mówię, że jak prędzej, już ktoś przychodzi, prędzej, to nie po to, żeby wychodzić, no. Kurwa. No. Mati, ja nie ukrywam tego, że ja to wszystko zrobiłem po to, żeby były dymy na programie. Przecież udało ci się 100%. Rozmawialiśmy. No ale wiesz, że ale zrobiłeś dyma, a jedyny, kto dostał po cios. Czyli wiesz, to jest ten wywiad, kurwa, cios przez ciebie w pizdę dostał. Sejcze to musiał się wyżyć na kimś, akurat na ciosa. Nie no, ale miał go blisko, pod ręką. A wziąłbyś z nim walkę? No. Kurwa, mówię, że jestem atencjuszem, ale za to, że też mi, kurwa, mnie tu delikatnie trafił, to tak samo no, mogę mu najebać, nie? Zapraszam, panowie, ponieważ ta walka odbędzie się. Dobra, panowie, macie walkę na sportowo. I tym razem jest zupełnie inaczej. Czy jakieś słowa? Damy dobrą walkę. Nie podpuszczę, bo zaraz... Wygram. Przydaczę. Widzę w strach w oczach. Tak, w strach? Ja też widzę u ciebie w strach, nie? Naprawdę. Będziemy się napierdalać. Ja będę napierdalał. Będziesz na pewno, no. W domu na PlayStation. Dalej chcesz urwać nogę? Nie, no już... nie dojdzie do tego. Nie dojdzie do tego. Nie no, jak mam być cztery... Przeszła mi ta agresja, bo nie chciałbym nikomu zrobić takiej krzywdy, ale... Może noga zostanie. Noga zostanie. Może noga zostanie.